W zdecydowanie najlepszym humorze jest kandydat Koalicji Obywatelskiej Maciej Kupaj. By wygrał już w pierwszej turze, zabrakło niewiele, bo niespełna 3% głosów. W sumie poparło go ponad 15 tysięcy Legniczan. Z pełną pokorą podchodzimy do tego wyniku. Dziękujemy serdecznie jeszcze raz wszystkim Legniczankom i Legniczanom. Bierzemy się do roboty. Zaraz się przebieramy z tych garniturów i będziemy ruszać dalej na miasto. W drugiej turze Kupaj zmierzy się z wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej Joanną Śliwińską-Łokaj z Prawa i Sprawiedliwości, którą w roli prezydenta widział co czwarty głosujący. No za chwilę zbiera się mój sztab i ruszamy do boju. Muszę spotkać się z wieloma ludźmi, przekonać tych ludzi do mojego planu, przede wszystkim na Legnicę. Trzeci w stawce, urzędujący od 22 lat, wciąż jeszcze prezydent Tadeusz Krzakowski, zebrał niespełna 5 tysięcy głosów i co ciekawe, jako jedyny z kandydatów odmówił komentarza przed naszą kamerą. Czwarty, Bartłomiej Rodak z komitetu Legnica Odnowa, mimo porażki właśnie odsunięcie od władzy Krzakowskiego, uważa za doskonałą nowinę. Jak tłumaczy, był to jeden z jego celów minimum. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim moim wyborcom i powiem szczerze, to nie będą zmarnowane głosy. Liczyłem na nieco więcej, liczyłem na to, że uda mi się wprowadzić 2-3 osoby do Rady Miasta. To się nie udało, ale udało się co innego. Jak podaje Państwowa Komisja Wyborcza, do urn w Legnicy poszło niespełna 32 tysiące mieszkańców uprawnionych do głosowania. Najwięcej mandatów, bo aż 14, zdobyła Koalicja Obywatelska przy 8 Prawa i Sprawiedliwości. Zaledwie jeden przypadł kandydatowi z Komitetu Tadeusza Krzakowskiego.